Witam w kolejnym odcinku z GTA Vice City. Jak widzieliście, w dniu poprzednim nie miałem broni, ale poleciałem sobie w sumie do pierwszego miasta. No i je sobie załatwiłem. Poszedłem do sklepiku, no i je kupiłem. Teraz jeszcze pobiegnę kupić armor, bo nie kupiłem. Nie no, w sumie kupiłem nie, ale... gdy jechałem, nie, no to już nie wracałem helikopterem, no bo źle nim zaparkowałem, no i policja mnie goniła, no i mi zabrali cały armor. Dlatego musimy kupić. I tak. W tej misji, nie, pojedziemy... polecimy. W sumie polecimy sobie na C. O, tam na rączce nam się nie udawało. No to sam może się uda. Tutaj szybko sobie pobiegnę po mój helikopter. No i polecimy sobie nim. Tutaj mi podłożyli go, no to czemu sobie z niego by nie korzystać? Obracamy i spadamy. Teraz tylko, żeby się jeszcze w żaden budynek nie wbić. Tutaj się obrócimy. Będziemy lecieć. No tutaj tak przyciskał, bo jak zrobię tak, no to później zrobię 360, no i tyle będzie. Jak widzicie, jak latam, no to robi się jasno w wodzie. Zauważyliście? Patrzcie. Podjeżdża mnie, teraz będzie jasno. To już ciemno było. Zobaczymy, jaką to nam misję zrobimy na C. Później sobie skoczymy na telefon. Ale piewce. Jeszcze tutaj nie mogę sobie porobić wyzwania. Jakie są. Bardzo sobie go użyjemy. Ej, mam ten pistolet, mam akurat, no to sobie wezmę ammo, żeby więcej. Nie wiem po co, bo i tak już z niego nie korzystam. Ale niechaj se będzie. Pierdługi. Na rozkaz. Dobra. Sprzęt wojskowy przejeżdża przez miasto. No dobra, no to... Musimy zdobyć sprzęt wojskowy. To polecimy sobie, bo czemu by nie? Będzie na pewno szybciej. Tak. No tak, tutaj to już widać, jak jadą. Muszę się tutaj zatrzymać. Szybko. Ale nawet już mi na tym helikopterze tutaj nie zależy. I tak, teraz jest ważne. Muszę... Akurat nie mam tej broni już. A szkoda, bo by się nie przydała. Bo ważne jest, żebyśmy pierw zniszczyli tutaj wozy, bo... Pewno... Tutaj jak widzicie, jest pełno tych. Dobra, no będę strzelał. Może się jakoś uda. Teraz pouciekam trochę. Muszę coś wymyśleć. Jak to zrobić? Jak to zrobić? Mogę wylądować na dachu. A nie, ja granatów nie mam przecież. To jedzie po mnie samochód. Wychodzić, cwaniaki. Chyba się zaczął palić. Nie jestem pewien. Dobra, tutaj jedzie... jedzie coś? Czy wszystko stoi? Ja słyszę, że strzelają ostro. O nie! Zatrzymajcie się. Ja nic wam nie robię. Szybko!
North es de La Habana. Se dice PM 19 North de La Habana. O, o, udało się. Nie tej strony, kubku. Chodzisz? Szybko, wsteczny. O, dobrze, że ten nie łapa minie tutaj. Szybko, wchodzimy. Skręcamy na wstecznym. Teraz do przodu. I jedziemy. To mnie tutaj nie złapać. Tutaj koleś jak mnie wyrzucił, bo to wtedy byłoby źle. Udało się, no. Ja bym miał tą taką bronię, co się dostawało na tej takiej misji. Jak jechaliśmy z Lensem, lecieliśmy Lensem helikopterem, no to na pewno byśmy od razu sobie z tym poradzili, ale jak widzicie, udało mi się. Prawie że bez szwanków wyszedłem. O, już mnie przestali gonić. Teraz im jeszcze trzeba tutaj wjechać. I wysiadamy z czołgu. O. Misja zaliczona. Bo to pojadę sobie teraz po Armora. Poczekaj, dajcie mi wóz, Ino. Daj wóz. Muszę mieć Armora. I jako, że na razie dalej żadnej jeszcze telefonu nie dostałem. Że jak wyjdę, to dostanę, to zrobimy następną misję, a jak nie, to pojedziemy na telefon. Może od razu, jak już tam będę, nie, no to od razu sobie już zapiszę tę grę, bo nie wiem, czy mi się... Bo trochę w sumie będzie mi szkoda tego, dlatego, że ta misja, jak widzieliście, jest dosyć trudna. Nie należała do prostych, no bo no, mi się akurat udało, nie, no bo ja to taki prawdziwy 1337 i telefonik. O. Paul do nas zadzwonił. No to od razu zrobimy z nim misję. Dobra. No to idealnie, no to akurat polecimy sobie jeszcze do niego. Też od razu zapiszemy sobie. Dobra. Naszym Greenwoodem pojedziemy. Też się zastanawiałem, nie czemu ten samochód się nazywa Greenwood. Przecież zielony on nie jest, na drewniany nie wygląda. Nie mam pojęcia, może nie mieli twórcy pomysłu, jak nazwać samochód, nazwali Greenwood. Jak już go przewarbujemy, to jeszcze powinien nawet zmienić nazwę i tutaj akurat on jest czerwony, więc powinno być Redwood. Dobra, już tutaj jesteśmy od razu przy Armorze. Że też możemy robić trochę tych zadań zabijania. W ogóle tutaj ciągle nie mamy towaru, jak widzicie. Brak towaru, brak towaru. Kiedy on w końcu będzie? W pierwszym wszystko miałem odblokowane. Każdą możliwą, tutaj nic. Dobra, no to napiszemy grę, żeby mieć full zdrowia. Chociaż w sumie tam był szpital, ale polecimy sobie do Paula. Albo sobie zapiszemy jeszcze tutaj samochodzik, bo się otworzył. Miejsce. Właśnie wam pokażę, widzicie, on tutaj się dymi, nie? Macie. Zamyka się. Otwiera się. I proszę. Naprawione. Dobra, zapiszemy sobie na 6 slocie. I pojedziemy, bo to jak już jesteśmy. O, kurde. Idioto. Dobra, polecimy sobie teraz. Berniakiem. Widzicie, coś tutaj na dachu jest? Tabletkę widzę tutaj na dachu. Ona spowalnia czas, jak widzieliście w poprzednim odcinku, jak strzelałem ze snajperki. Tam pomagałem cioci Pulpet. No to strzelałem tam ze snajperki. No i żeście widzieli. Że użyłem tej takiej tabletki i wszystko się spowolniło. No, to teraz ja tutaj lecę na K i
ten. Zaraz odbierzemy sobie misję, tylko tak muszę zaparkować, nie żeby później wylecieć tym helikopterem. Bo ciągle żeśmy poruszali się samochodem, to helikopterem teraz się będziemy tutaj czekając na śmierć. Dobra. Pomijemy sobie z powrotem cutscenka. Życie Lensa. Lens jest więziony na wysypisku, uratuj go. Nawet ja polecę, żeby go uratować. To mój ziomuś. Przedszkola. Nie no, z przedszkola to nie. Ale z Vice City to tak. To lecimy po niego. Żeby mu tylko ta jego piżamka się nie zczerwieniała. Bo będzie źle. Nie no, musimy tak naprawdę polecieć i go uratować. Polecimy sobie od razu helikopterem. W czasie będziemy. Tutaj znowu tekstury się bugowały. Widzicie, już barykada ustawiona, ja sobie lecę. Dobra, teraz gdzie tutaj zaparkować? No tutaj będzie, damy radę. O, idealnie. Będziemy mogli wystartować. Tutaj i tak musimy trochę się ich pozbyć, ale już teraz mniej. Widzicie, mało życie mu straciliśmy. Strzelam oczywiście z mojej ulubionej MP5, czy ile tam to jest. Dobra. Lens, wstajemy. Thanks to you. You screwed up real good, Lance. You killed my brother. No. What do you expect me to do? Mow his lawns? Nie dziwię się. Take out that prick Diaz before he takes us out. You okay to use a gun? Sure. I guess. Nice to see you too. Let's get out of here. Dobra. Chodź, czarny. O, nawet strzela. Tak samo jak ci. Chodź. Lance, nie tędy. Kurde. Tędy. Tutaj helikopter zaparkowałem. Chodzisz. Tego na pewno nie przewidzieli. Co? Patrzcie, już mój od razu jest siwy. Ten. Już leci z niego dymek, no. Ledwo co wystartowałem, nie, już bym musiał skakać. Na pewno by już nie przeżył i... Tyle, na tym by się skończyło. Bo teraz tylko tutaj trzeba dobrze wylądować. Żeby na pewno tutaj, bo mnie ścigają, no to... Nie będzie za fajnie. Lepiej, żeby mnie przestali ścigać, ale nie widzę na razie ich samochodów, ale pewno... Jak to w GTA pojawią się znikąd. Kurde. Więc prawie helikopter się zepsuł, chodź tutaj. To znowu był błąd. O, misja zaliczona. Nic za to teraz nie dostaliśmy. Dobra, jak już tu jestem, no to co ja się będę? Znowu zapiszę sobie grę. No jak tak się już trafia, no to... Kevlara musimy mieć, nie? Bo teraz jak będziemy walczyć z Diazem, no to... O, telefon. Tommy, to Masiczko też. Look, the French are giving me all kinds of trouble. Jakie? Them hypocrites. They spend 100 years stealing from poor countries. And they call me a thief. Huh? I'm going to need your help as soon as possible, amigo. So please hurry, huh? Tommy, I need you, alright? I hate the damn French. No. Postaram się, nie? Ale pierw Diaz musimy, no bo jak nam by rozwalili Lensa, no to co by to było już? No to ta gra nie miałaby już sensu normalnie. Dobra, bierzemy armora. Co się gapisz? Biegu, biegu, biegu. Wszystkich wymijam, nie? Wy tak szybko biegać nie potraficie pewno.
Patrzcie, wy wszyscy chodzicie, nie ja tutaj biegam. Nawet taksówkę gonię. Patrzcie, jaki szybki jestem. Na olimpiadę powinienem się zapisać. Da, od razu zapiszę. Co się będę. Z armorem będę. No i wchodzimy. Helikopter potrzebujemy. Polecimy do Diaza. Mam nadzieję, że ta misja nie będzie zbyt trudna. Bo nie byłoby zbyt fajnie. Dobra, no to. Jak już sobie lecę moim czerwonym pewniakiem. Tutaj w ogóle policyjny był na dole. To jeszcze jak patrzałem na stronie, to jeszcze dostało nam pełno tutaj odcinków, nie? Tak, jak ktoś by się pytał, to może jeszcze z 10 nagramy. Tak, wydaje mi się, że jeszcze z 10 powinniśmy dograć. No i tak, to jest Diaz. Tej misji mamy u Diaza, no to jest. Jestem. Zostawiam mój helikopter. Wyzwanie dla dostawcy pizzy. O, przyjechał Len z swoim stalionem. I got us some cannons in the trunk. Holy shit, where'd you get all this stuff? Been saving for a rainy day. Przecież masz to samo, idioto. Czego ty się cieszysz? Daj sobie siedzi. Podchodzi do kamer i... O, widzi jak biegniemy z Lensem. No to... No, nie mogę tego napominać, nie. To MP5 ma. My mamy tutaj to. Dobra. Jak zawsze, będziesz moim coverem. Naprawdę, to ja będę musiał ciebie coverować. To ja teraz sobie wszystkich powystrzelam. Przeładowanie. Tutaj te przebiegniemy. Idziesz jeszcze. Gdzie? Zastrzeli. Good dog. No tutaj widzicie, Len sobie jakoś radzi i coveruje mnie tutaj ostro. No i... O, jak ty Len tutaj kosisz, dawaj. Prowadź, tędy, no to idziemy. No to idziemy po niego. Dwie gwiazdki. Villa Diaza. Dobra, sprawdzimy tutaj pierwsze piętro. Przeładowanie. A jak chcesz, to sobie możesz mieć. To jest tyle pokoi pewno, że na ciebie starczy. Na mnie starczy. Na psa, którego tutaj nie ma, nawet starczy. Oj, wychodzi, patrzcie. Diaz! I've come to take over your business! Tommy! You betrayed me, you idiot! I'm gonna kill you real soon! No jak tak mówisz? Nie! Zostaw Lansa. On nie zasłużył na to. A masz, gin shotguna. A masz headshoty same. I proszę, ja to zginął na samych headshotach. Gdzie się same główki? You stupid pricks! My beautiful house!
Look what you done to it! This is for my brother! I trusted you, Tommy! W ogóle skąd ty masz taki pistolet? Ja przecież takiego nie miałem. Say good night, Mr. Diaz. Wtedy zobaczyć, jak go zastrzelą. Tak to normalnie nie będziemy oglądać cutscenek, no bo nie mamy dosłownie czasu na nie, no. To by trwało dosłownie sporo. $50,000, no to są prawdziwe pieniądze. Dobra, no to skoro już jesteśmy u Tomiego, zapiszemy grę. Czekając na śmierć, no bo mamy save'a, no to... Tylko, że jestem w ogóle teraz zapisałem więcej rzeczy niż powinienem. Teraz mamy misję wyzwanie. No nieźle. No bym tu stawił sklep monopolowy. Dobra. Jest mój helikopter? Nie ma go. 5 minut na rozwalenie wszystkich. Chyba szyb. Szyby trzeba tu rozwalić. No to jedziemy. Tędy. I tędy. Premia za szalony skok, $17. Obróć się. Świetnie. $42. Dobra. Tutaj. Jeszcze tu. No i... O kurde, w poślizg wpadłem. Jakbyśmy mi jakiś pojazd... żył, jakbym tak powiedział. Bo na pewno będziemy musieli policję zgubić. Jestem tego wręcz pewien. Że będziemy mieli przez to policję na karku, a że jeszcze armoru nie mam. To nie będzie za fajnie. Przecież tylko zniszczyłem ci szybę, ziomek. A ty dramatyzujesz, nie wiem co by się działo. Dobra. Jeszcze tutaj są po kwadracikach, bo jeżeli są kwadraty w górę, to znaczy, że są wyżej. Jeżeli są takie normalne kwadraty, no w sumie to są trójkąty w górę, nie? Jeżeli są takie zwykłe kwadraty, no to znaczy, że one są na moim piętrze. To w sumie było napisane. O, tu kurde, Tommy jak jedzie. Wszystkich tutaj mówi, że wszystko już należy do niego. No jak wyspę żeśmy przejęli, no to... Też jestem ciekaw w sumie, jak może należeć ta jakby wyspa do niego. Chyba, że po prostu pozabijał, tam go zabił i tam były normalnie akty własności i tak dalej. Tutaj widzimy prawie piąta gwiazdka poszukiwania. To jedna szyba by mi została. No i co teraz? Tak, wydaje mi się, że chyba z 4 albo 5 gwiazdek będzie to. Nie wiem, czy przy przymalowaniu samochodu ma sens. Nie wiem, czy aż tyle potrafią. A tutaj nie możemy zmienić stroju. A tam wyglądamy teraz jak frajer. Jeszcze ta jedna szyba mnie ominęła. 5 gwiazdek aż. O! Niektóre nieruchomości w mieście. Sądzę, że się tym musimy zająć. No. No to ja już wiem. A to nie wiem, czy ciągle mnie gonią? No już przestali mnie gonić. 5 gwiazdek było. Nagle zapomnieli o tym. Co mnie strzelasz? Ja nic nie zrobiłem. Przestań mnie strzelać. O, mój samochód jeszcze jest. Dobra, no tutaj pojedziemy i zapiszemy sobie grę.
Piszemy sobie w pierwszym mieście grę. Jaką tutaj mamy? Później się poszukamy jakichś nieruchomości, które będziemy mogli kupić. No i porobimy sobie tam, gdzie zobaczymy, co te nieruchomości ciekawego mają. No jak już mówiłem wam, to żem trochę czytałem, no i jak się kupuje niektóre te nieruchomości, to mamy od nich jakby misję, każdą misję i musimy jakby wykonać część całą, żeby jakby przejść całą grę. Dlatego sobie kupimy tak z 3-4 nieruchomości, ale ogólnie ja planuję wszystkie kupić i pokazać każdą misję, jaka jest dostępna w grze, ale aktualnie pojedziemy zapisać sobie grę. Ja zapisałem w tym odcinku tyle razy grę, że nigdy tyle nie zapisywałem. O, telefon dzwoni. Tommy, son, have I got a surprise for you? I'm down at recording studios with some major artists. Why don't you pay us a visit? You know it makes sense, don't ya? See you later. O, to i mam teraz czaszkę. Właśnie, to ja wpadłem mnie do swojego pokoju, bo chcę się przebrać z tego w ogóle. Nigdy tutaj jeszcze nie byłem, więc możecie... nie byliśmy, więc możemy sobie zobaczyć. Tutaj widzicie, mamy paczki. Tutaj widzimy, że to jest jakiś biały proszek w środku, więc... się już spodziewam, co może w tym siedzieć. To jakaś może kokaina. Nie wiem. To, o, kolejny telefon dzwoni. Avery do nas dzwoni. No tutaj trochę błędy w tłumaczeniu są. Ja widzimy, przez oknę nic nie widać praktycznie. Jak się tam... nie, no, trochę tam widać, ale... bez przesady. Czyste ciuchy. No to świetnie. Tamte były takie beznadziejne, że aż żal mi było zapisać grę z tamtym czymś. Dobra, no to zapiszemy sobie grę. No i tak, pojedziemy sobie tak, na pewno sobie kupimy kilka nieruchomości i zrobimy sobie misję od czaszki albo jeszcze od V, jeżeli możemy jeszcze. Odwróćcie tego. O, kolejny telefon, zobaczymy co jeszcze. O, co do nas dzwoni. No widzisz. A ja i tak wiem. Na samym początku ty żeś to wszystko skantował, a nasz Tommy o tym nic nie wie. Jak ja cię zniszczę, jak tylko się pojawisz. Dobra, no to dziękuję wszystkim za uwagę w tym odcinku. Nara.